Stroju. Ekipa. Stefan, wiesz jak oni cię nazwali w komentarzach? Fidel Gastro. Fidel Gastro. A ty? Jak się będziesz nazywała? Mimcia nie wiem. Nie wiem, wymyślcie. Polska złota jesień. Dzień dobry. Siemandero. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Siema. Siema, siema. Siema, siema. Ejka wszystkim. Lecimy, lecimy. Znaczy, lecimy razem. Ale osobno. O właśnie, to chciałem powiedzieć. I w ogóle chciałem na samym początku podziękować staremu wariatowi z Poznania za... Nie, to ja chciałam podziękować. Szalony wariacie. Dziękuję bardzo za życzenia i dziękuję serdecznie. No, dziękujemy. A teraz co? Plan jest taki, że jedziemy w pewne strony nadmorskie i tam się rozstaniemy. Każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Gdzie ja pójdę, to życie. Zobaczycie. Także zapraszam was serdecznie na odcinek. Przypominam o włączeniu subskrypcji. Dzwoneczka. No i co? Mierzyno, zwalniamy i lecimy dalej. Nie wiem, co mnie naszło w taką pogodę iść w tamtym kierunku. No ale dotarłem. Deszcz pada. Muzeum motyli. No nic, biorę sprzęcicha i ruszam. A jaki sprzęt, to sami widzicie. Tak sobie myślę, że chyba naszła mnie tęsknota za latem, za morzem. Nie, a z drugiej strony, powiem wam szczerze, musiałem Ulę odwieźć, a że miałem tu blisko, to wpadłem na genialny pomysł, że dawno nie było wykopek plażowych. No i pójdę sobie połazić po plaży w Łebie. A nóż widelec, uda mi się coś trafić. Prze, co mam innego do roboty, nie? Pomimo tego, że deszcz pada, że może pogoda nie nastraja, no ale niestety zaczyna się depreslandia. A warto by było jeszcze coś fajnego trafić. A jak nie, to chociaż mały relax. Jest moniak, 5 groszy w stercie polmosów. Kurde, kapslownia. Ale mam pierwszego moniaka, także na darmo nie przyjechałem. Chodzę i chodzę. Kompletnie nie ma żadnego sygnału, oprócz jakichś tam kapsli. To tu jest... No i to jest rozmazany sygnał, to wiadomo, że to będzie kapsel, nie? Także wiecie, jak ktoś tam gdzieś na filmach mówi, jak on to jedzie na plażę i jeszcze tam setki monet wyciąga. No to fajnie, to może mówić tam ludziom, ale nie. A nie nam ludziom morza. A, tiruriru. I co, tiruriru? Co my tu mamy? O! 20 groszy. Także, kochani, tak to wygląda. Ale ja się nie poddaję, bo ja sobie pójdę jeszcze tam na drugą stronę falochronu i na tą drugą plażę. Z tej zrezygnuję, a pójdę w tamtą mańkę. Zobaczymy na tamtej plaży. Po prostu spacer. Co to tak tam szaleje? Grosik na szczęście. O, falowanie, falowanie i spalanie. Ta łeba wygląda jak wygląda, szaro, buro i ponuro. Mówię, latem tu nie idzie przejść. Teraz sami widzicie, nic tu nie ma. O kurde, nie wiem, czy tu nie będzie
problemu, żeby jakąś zapiekankę zjeść. Kurde, nie wiem, jadę na tą drugą plażę, ale przejdę się jeszcze po porcie zobaczyć, jak to wygląda. Ale żeby tu za piekse trafić, to ja wam powiem, będzie graniczyć z cudem. To chyba raczej się nie uda ten plan. Zobaczymy. Rybki węcone, a tu nawet klimat Halloween. Już halibut, makrela. Hu! Emeryci, dęciści, minus 5%. Co to jest? O, fajnie, wszystko ładnie, pięknie. Tylko ja bym za piekse chciał wtranżolić, nie? Idę się przejść, trochę wam pokażę, jak tu wygląda łeba po sezonie. Bo mówię jeszcze raz, to jest, wiecie, to jest miasto. Latem to jest miasto tętniące tak życiem. Tylu turystów, tyle wszystkiego. O, tam był taki dobry kebab. Myśmy z Arturem tam byli. Dojdę, zobaczę. A w tym momencie, no jak widzicie, to zawsze wszystko jest takie wymarte. Nikogo tu nie ma. Ile kutrów. No niestety, tak wyglądają wszystkie nadmorskie miejscowości w Polsce, nie? Nic się nie dzieje. Piraci stoją. O, tu jest ta łódka z wejścia smoka. To Bruce Lee płynął wtedy w wejściu smoka na ten turniej kung fu. Naprawdę. Faktycznie, to jest to, ale niestety to jest to. Zarąbiste kepsy tu były. To było naprawdę revelation, ale nic tu nie ma. No nie wiem. Nawrotka, o, tam ryby sprzedają świeże. No ale ja jestem sam, ja ich nie będę patroszył, bo ja się na tym nie znam. Jadę za kanał na drugą plażę. Mówili, że bunkrów nie ma i też jest fajnie. A tu bunkry są. Także jest super. Kurde, tam bunkry. A tutaj co, jakieś czołgi jeździły po tej plaży? Czy o co tu? Come on. Teraz, Jezus, gdzie ja zajechałem? No ale ja tu wszedłem tym wejściem, co myśmy na zlocie u Marcina Easy Ridera wchodzili, a przecież to jest tam, aż daleko. No dobra, ja się tu pokręcę. Tu wtedy też dużo ludzi leżało. Dobra. Versace, sito i odpalamy. Proszę bardzo. Duże L, ale to bardziej tutaj z tej plaży to jest jedno wielkie G. Naprawdę. Nie ma ani jednego sygnału. Jest taka lipa. No masakra. No ale co się dziwić. Na tyle tysięcy metaloszukaczy plażowych, którzy chcą tutaj zrobić interes życia na tych poszukiwaniach, no to co się dziwić, że tu jest wszystko wyczyszczone, nie? Nie ma się co dziwić. Jedyne sygnały na plaży. Cytrynówka, kurde. Kopmy to na żywo. O. A bardzo. I na żywo mamy, co? Kurde. Graj dalej. A tu co? Ktoś spodziewa się przyjazdu gościa. Dary losu zostawił. Krzyż milenijny łeba. Czemu tu przyjechałem? Bo chciałem zobaczyć właśnie. Widziałem na Park Fortnite, że to jest jakieś miejsce tu, którym można sobie kamperkiem stanąć. I całkiem fajnie to wygląda. Tu jakby tam jakieś łodzie płynęły. Cisza, spokój. Tu jest to wejście na plażę. Na kurde, teraz Adrian. Teraz to mi się już nie chce tam iść. Nigdzie lukać. Chociaż na ten
tutaj na brzeże mogę sobie zerknąć. Nic tu wiele do zerkania nie ma. A, taka miejscowa. Ale tam po drodze widziałem, kamperek stał jakiś na niemieckich blachach. Tam tak ładniej wyglądało. Marina Camp. No właśnie. O, stoi sobie kamperek, przyczepa. Marina Camp. To może o tym miejscu, że nie tam na tym parkingu, tylko że tutaj fajne takie miejsca kempingowe. Proszę bardzo. Jaki? O, nawet z takim samym silnikiem, tylko na innej zabudowie. Stoi sobie. O Jezus Maria. Frania, kiedy ty będziesz ready? Ja oczywiście tu w tym miejscu chcę podziękować serdecznie Mariuszowi Kotowskiemu za śrubeczkę i tawocik do zawieszenia frani. Knaus to chyba taka zabudowa, Knaus, nie? Troszkę mniejsza. No jest na pewno mniejsza, ale z ciekawości go sobie obejrzę. Nie ma właścicieli, tak głupio komuś zaglądać do środka. No ale co to, też w zupełności wszystko wystarczy, tak jak potrzeba. Spanie jest, wszystko jest. Rewelacja. Przyczepa, fajne miejsce. Może tu kiedyś przyjadę. Nie wiem, ile teraz kosztuje. Muszę zerknąć na stronie, ile kosztuje tutaj kempingowanie na tym właśnie Marina Campie. A tu specjalnie dla Lecha, jeżeli mogę się w taki sposób odwdzięczyć za tą waszą opłatę klimatyczną. Dziękuję jeszcze raz za paczuszkę. Lechu, nie wiem, czy byłeś, czy widziałeś, no ale to ci pokażę. Bo już jak jestem, to czemu mam nie wejść tu i nie pokazać dworca w Łebie kolejowego, jak wygląda. I zobacz, to jest też wszystko stare, zabytkowe budynki, nie? Ta czerwona cegła. Ta czerwona cegła, tory donikąd. No i jest Łeba. Także Lechu, taka niespodziewajka ode mnie. Tak sobie przyjeżdżam przez Nowęcin i sobie myślę, czy ktoś kiedyś szukał w krainie lodu? A co mi tam? Po drodze mam. No to co? To wskoczę na 3 minuty zobaczyć, nie? Ale jaja, kurde. No ale w krainie lodu? No aż kurde, grzech by było, że nie. A jednak. Kraina lodu. I co w krainie lodu? Mamy 50 groszy. Pod Tyrolką. Tam Frozen. Ale fajnie. Ja pierdzielę, co Adi ty odwalasz. Taki fancior to chyba nie muszę mówić, kogo mam pozdrowić, nie? Czujcie się pozdrowione. Miśki. Masz ty rację. Twoja mina mówi wszystko. Adi, jedź do domu, kurde. I tyle z tej Łeby. I tyle z tej Łeby. Czas wracać w tą piękną, polską, złotą jesień. Ale różnica jest, nie? Zobaczcie, sezon. Łeba jest nie do poznania. Gdzie tam w sezonie się dzieje, no, mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów. Na plaży, jak do tej pory, no chyba Łeba najbardziej oddawała z plażowych wykopków, a teraz ani w mieście nikogo, o, trochę jaśniej się zrobiło, ani na plaży niczego. Kraina lodu była bardziej bogata niż plaża w Łebie. No tak bywa, no. Jeszcze taka pogoda, ale nic, jedziemy. Się tragicznie jedzie. Powiem wam, deszcz pada. O, muszę włączyć wycieraczki. I te liście leżące na ziemi, no to kurczę, o poślizg to jest raz, dwa, nie? Trzeba jechać ostrożnie. Tu może być. Pan się nie chowa, ja chcę ten. Zestaw na talerzu duży.
dużo. No pewnie, takiego kawalera to dużo musi być. No. Wszystkie warzywa? Tak, poproszę, wszystko. Mięsny i sos? Mieszany i ostry i czosnkowy. Oczywiście, będzie na miejscu na pewno? Na miejscu. 35. Proszę. Ja chcę go ktoś pozdrowić. Kogo pozdrowić? Kogo pozdrowić? Kogo pozdrowić? No jak taki widz wielki, no to kurę widzów trzeba pozdrawiać, nie? Jak ma na imię? Adam. Adam, pozdrówki dla ciebie, zobacz. Twoja ekipa tu jest ze mną akurat. Także wszystkiego dobrego. I to jest zestaw. I to jest zestaw. Nie locik, sorry, że to nie jest za pieksa, ale... 15.30, jeszcze od rana nic nie jadłem, także muszę takiego wciągnąć tutaj kebaba na talerzu. Także ja wam życzę smacznego i biorę się za to cudo. Kiedy jecie sobie kebsa i nagle słyszycie BUM! Mi dobrze kepsik wszedł i jemu tam kurę fajnie zderzak odpadł. No niestety, kto bije, ten koszta kryje, nie? Trzeba jechać do memki na kawkę. Pan, wystarczy na dzisiaj. Chodź tu, byczku. Chodź tu się przytulić, no chodź, nie. Tylko żreć, nie? Tylko żreć, no. Whiskas, whiskas, o. Weź zrób jeszcze jedno kółeczko. Driftem. Daj mu! No, kółko, driftem. Wystarczy na dzisiaj. Kurde, to i tak jest. Która godzina? 17.20. Od 10 rano człowiek lata i działa i w ogóle, nie? Także zobaczcie, ile to wszystko czasu zajmuje i żeby to tak cały dzień generalnie minął. Idę na chatę, zrobię sobie pst, posiedzę, pooglądam jakieś internaty może, a może po prostu nie. I tyle. Łebę widzieliście na plaży 26 groszy, na placu zabaw 55, no to i tak rewelacja, w krainie lodu lepiej sypnęło niż na plaży w Łebie, no ale tak Łeba wygląda jak wygląda. Wszystko, nie? Frania stoi jak stała. To co tam było w komentarzu napisane, podjechałem specjalnie zobaczyć. Frania stoi jak stoi, na razie nieruszona. Tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję wam za obecność, za wszystkie komentarze. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału, do włączenia dzwoneczka. Wszystkim, którzy wspierają, żuwolek dla was. Do następnego, nie? Nara.